była dobra pogoda, to nawet 4 kW spiku z takich żaluzji mogliśmy osiągnąć, więc na domku jednorodzinnym, gdzie moglibyśmy jeszcze zrobić to pod optymalnym kątem, 3,5 W, 30 m2. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Twarze Innowacji. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Olga Malinkiewicz, wiceprezes zarządu Saule Technologies. Cześć. Cześć. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Powiedz Olgo, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na terenie naszej fabryki, pierwszej pilotażowej fabryki w ogóle na świecie technologii paroskitowej. To jest nowa technologia wytwarzania ogniw słonecznych. Fotowoltaiczne. To temat bardzo na czasie, tak, zważywszy na kryzys klimatyczny i energetyczny. Bardzo na czasie z wielu powodów. Nie chodzi tylko o zieloną energię i nie chodzi tylko o panele fotowoltaiczne i ich dostępność i monopol, żeby też nie było monopolu na energię, ale też o dostępność surowców. W naszej technologii na przykład moglibyśmy całkowicie uniezależnić się od takich państw jak Chiny, bo wszystkie jakby półprodukty są dostępne lokalnie. Jesteś dyrektorem do spraw technologii. Jak się tu znalazłaś? To jest bardzo, bardzo ciekawa historia i splot wydarzeń oczywiście, tak jak w każdej historii. A sam początek? Na samym początku... No, zależy, gdzie ten początek w ogóle wyznaczyć. No myślę, że studia. Tak, studiowałam w Warszawie, poszłam na studia, wybrałam kierunek fizyka i to chyba był taki pierwszy przełomowy krok, żeby zdecydować się na studiowanie fizyki. Na Uniwersytecie Warszawskim jednak wyjechałam na wymianę studentów Erasmus do Hiszpanii. Zostałam tam w Hiszpanii już troszeczkę dłużej niż myślałam. Tam też zrobiłam studia magisterskie i doktorat ostatecznie. I z Hiszpanii z powrotem tutaj jakby los sprowadził mnie do Polski z bardzo ciekawym projektem, który już od 8 lat prawie realizujemy konsekwentnie z naszym początkowym planem. A jak się studiowało w Hiszpanii? Jaka jest różnica między studiowaniem w Hiszpanii a na Uniwersytecie Warszawskim? Pierwsza duża różnica to pogoda. No właśnie do tego zaraz nawiążemy. A tak na poważnie, to ja studiowałam, to było 10 lat temu, kiedy ja poszłam na studia, więc to jest dekada. Myślę, że teraz też dużo rzeczy się zmieniło na naszych uczelniach. W tamtym czasie na pewno na studiach w Hiszpanii było jakby bardziej takie na ty podejście do studenta i student był bardziej traktowany jak partner, a nie jak wyrobnik. Mam nadzieję, że teraz jakby to jest standardem na wszystkich uczelniach w całej Europie. Gdy zaczynasz mówić o Hiszpanii, od razu uśmiech na tej twarzy jest jeszcze większy, jeszcze bardziej promienny. Czy to katalońskie słońce miało wpływ na twoje odkrycie? Nie wiem do końca tego. Tak, bardzo dobrze wspominam Hiszpanię, ale ja nawet się w Hiszpanii nie opaliłam, bo cały czas, kiedy byłam tam na miejscu, no to siedziałam w takich laboratoriach albo gdzieś przeprowadzałam eksperymenty w clean roomach, gdzie nie było dostępu światła. Rano przyjeżdżałam do pracy, a jak wychodziłam, było już ciemno, więc super, że to była Hiszpania, ale szczerze mówiąc to nie skorzystałam jakby ze wszystkich walorów Hiszpanii, których mogłam. A kiedy pierwszy raz uwierzyłaś, że twoje odkrycie ma sens i coś z tego może być również w sensie komercyjnym? Pierwszy raz, kiedy wykonałam pierwsze urządzenia i zobaczyłam, jak dużo mocy dostarczają, to był szok. Nie ukrywam. Pracowałam wcześniej z innymi technologiami, też niektórymi nowymi materiałami do ogniw słonecznych. No, miałam trochę doświadczenia w tej dziedzinie, zwłaszcza takich nietypowych, organicznych ogniw. Jednak to, co zrobiliśmy właśnie z pieroskitem, jak zastosowałam ten materiał, no to nie było porównania, jeśli chodzi o to, co wyszło. Jakby ilość mocy z takiego urządzenia była 10 razy większa niż przy tym samym nakładzie pracy, niż w innych technologiach, z którymi pracowałam do tej pory. Jakby to było dla mnie oczywiste, że z tego coś będzie, coś więcej. Dzisiaj już wiele dziewczyn studiuje na politechnikach, na wydziałach fizyki.
10 lat temu nie było to chyba najpopularniejszy kierunek dla kobiet. Co byś powiedziała dzisiaj dziewczynom, które zastanawiają się, czy studia na kierunku ścisłym to jest właściwy kierunek w ich życiu? A to zależy na jakie dziewczyny. Są dziewczyny, dla których to jest właściwy kierunek, są dziewczyny, dla których niewłaściwy. Po prostu trzeba się słuchać jakiegoś głosu wewnętrznego. Jeżeli ktoś lubi eksperymenty, lubi nowe rzeczy, lubi pracować, bo to jest bardzo ważne, jakieś takie nietypowe problemy rozwiązywać, no to jasne, to będzie zabawa do końca życia, więc jak najbardziej. A co ciebie zainspirowało, żeby pójść na fizykę, nie wiem, a nie na polonistykę albo na stosunki międzynarodowe? Miałam rzeczywiście zagwozdkę, bo jeszcze podobała mi się biologia, pamiętam. I nie wiedziałam, bo moja mama jest lekarzem, więc no tak naturalnie nie wiedziałam, może ta medycyna. Fizyka nie była jakby tak oczywista od początku. Ale tuż przed rozpoczęciem studiów przeczytałam bardzo ciekawą, popularną naukową książkę Michio Kaku, i to był taki profesor, on był Japończykiem, ale bardzo wspaniale opowiadał o fizyce. W prosty, przystępny sposób. I to takiej fizyce typu teleportacje, dziury, czarne dziury, jakieś zakrzywienia przestrzeni. No i tak sobie pomyślałam, że w takim razie pójdę na fizykę, bo na pewno będę się uczyć o takich rzeczach na fizyce. I tak wpadłam jak śliwka w kompot. I uczyłaś się o takich rzeczach? A skąd? W ogóle. Była równia pochyła znowu, tak jak w liceum, to było straszne. Ale pomalutku znalazłam też takim coś dla siebie. Bardzo mi się podobała fizyka laserów. Zresztą jakoś tak predyspozycyjnie chyba też to pasowało, bo zawsze z tego lepsze stopnie też jakieś dostawałam, czy lepiej szły mi kolokwia. No i poszłam w tym kierunku optyki i po studiach po licencjacie z optyki i fizyki materiałowej. Potem była Hiszpania i tam już zrobiłam studia magisterskie z nanofotoniki. Czy na początku swojej drogi zawodowej, ale i naukowej miałaś jakiegoś mentora, kogoś, na kim chciałaś się wzorować? Miałam mentora i to nie jednego, zwłaszcza po wyjeździe do Hiszpanii. Pomagało mi bardzo dużo osób, bo oprócz tego, że studiowałam, to też pracowałam w Instytucie Fotoniki. I tam sam dyrektor, menadżer laboratorium tego fotonicznego no też jakby był dla mnie wzorem i zawsze osobą, z którą można było porozmawiać. Pani Stefani Czejland, która też była jakby moją bezpośrednią przełożoną, od której też bardzo dużo się nauczyłam, w zasadzie pierwsze urządzenia i jakby ta praca eksperymentalna. No i oczywiście potem jak prawda, dostałam pracę magisterską i zaczęłam studiować i już bardziej pod kątem doktoratu, no to miałam wspaniałego promotora Henka Bolinka, który tak naprawdę jakby też prowadził mnie w ten świat, jak publikować, jak robić patenty, jak robić w ogóle taką naukę stosowaną. Także miałam dużo szczęścia też do ciekawych ludzi wokół, od których mogłam tą wiedzę zaczerpnąć. Czy masz jakąś radę dla młodych naukowców, którzy też wpadną na jakiś genialny pomysł, o których też się mówi, że są nadzieją na polskiego Nobla kolejnego, żeby ten pomysł, ten patent wdrożyć w życie, żeby tak jak ty mogli stanąć kiedyś przed kamerą i żebyśmy mogli z nimi porozmawiać, że w ich fabryce czekamy na kolejne panele. Tak, oczywiście. Jakby teraz myślę, że jest o wiele łatwiej, bo powstało bardzo dużo różnych stowarzyszeń albo hubów pomocy młodym ludziom, startuperom z różnych dziedzin, również tych naukowych. I no, trzeba na pewno sobie poczytać, wygooglować, ale od czego też jest internet, można też się popytać po znajomych, ale 80% pracy to będzie na pewno praca własna i tutaj chyba ten taki upór i wiarę w swój pomysł, odpowiedni może też dobór wspólników, którzy mają też kompetencje bardziej takie biznesowe, czy tak, żeby się nie powielać, nie dublować, a raczej uzupełniać, no to takie chyba standardowe rady. A jak ty znalazłaś wspólników? No, a ja znalazłam wspólników, ponieważ przyjechali do Hiszpanii. Przeczytali o mnie w gazecie, przyjechali do Hiszpanii, dali prezentację. W sumie ona się średnio udała, ale potem poszliśmy na kolację, poznaliśmy się lepiej i wtedy tak coś, jakaś chemia się pojawiła, że to są te osoby, z którymi, jeżeli bym stworzyła firmę, to jakby nawet czy się uda, czy się nie uda, to są te osoby, z którymi chcę spędzić czas. Udało się? Tak.
Tak, zdecydowanie. Uważam, że doskonały wybór wspólników bardzo. Nie dałabym sobie rady w pojedynkę jakby z wielkością tego projektu, który jest bardzo ambitny i to nie chodzi tylko już o samą stronę biznesową i pozyskiwanie środków z różnych źródeł, bo my pozyskiwaliśmy oczywiście z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i bez tego w ogóle nasze firmy, ona by nie istniała i nie stalibyśmy tutaj i tej linii by nie było. Ale pozyskiwaliśmy też środki i od angel investors, czyli takich prywatnych inwestorów. Pytaliśmy też u funduszy, więc no, tych źródeł jest mnogość. Nie jest łatwo czasem tam się dostać, ale trzeba próbować. Przeglądając Twój życiorys możemy dojść do wniosku, że odnosisz same sukcesy. A piszą o Tobie, że jesteś polską kandydatką do Nobla. Opatentowałaś genialne rozwiązanie, jesteś zdolną bizneswoman. A czy były trudniejsze momenty, takie, w których się zastanawiałaś, czy to ma sens? Były, są i będą. To przecież jakby tylko z zewnątrz tak wygląda kolorowo. Tak naprawdę to jest walka i to bardzo ciężka walka. Trzeba wyjść i się uśmiechnąć, ale tak naprawdę to jest jakby no, poziom trudu i taki ten maraton, sprint. No to nie dla każdego, naprawdę. Taka zabawa, naprawdę. Czyli trzeba mieć dużo determinacji, dużo silnej woli. A co ci daje tę siłę, żeby tworzyć? Ja to lubię po prostu. Ja naprawdę to lubię. I jeszcze dodatkowo, jak się widzi efekty pracy swojej, jak widzę, jakich fajnych ludzi też nasza firma ściąga do Polski, bo przecież u nas pracują osoby chyba z 17 w tej chwili krajów świata. Jak się tworzy taka wręcz taka mini wyspa tutaj. Globalna wioska. Tak, że jakby ja ich traktuję jak tacy ambasadorów z różnych krajów, którzy biorą udział w ciekawym projekcie, który jest globalny i bardzo to, co mnie tak, że tak powiem, motywuje do wstawania do pracy i ja nie tracę cały czas tego tej chęci i jakby serca do projektu, to jest to, że rzadko się zdarza taka szansa w ogóle na polu jakby no, technologii, żeby wszystko zrobić tak od nowa, żeby wdrożyć nową technologię, a jest to akurat temat, który teraz, tak jak było powiedziane, jest na czasie, no i mamy szansę jako Polska być marką globalną. No, głupie by było zmarnować taką szansę, jest o co się bić, także to jest do końca będę walczyć o to, żeby tak było. Z pewnością jesteś bardzo zajętą osobą, a czy znajdujesz czas wolny na to, żeby odpocząć? Dzięki mojemu wspaniałemu zespołowi, który teraz już liczy niemal 70 osób, są takie momenty, że mogę sobie też odpocząć, bo każdy potrzebuje odpocząć. Nie można wiele, wiele lat nieustannego bez odpoczynku uprawiać, bo wtedy też główka tak nie pracuje. Więc tak, mam wsparcie i zarówno tutaj w pracy, i w rodzinie. Także jak naprawdę już jestem zmęczona i jestem w stanie zrobić sobie krótką pauzę. Co było najtrudniejsze w całej Twojej drodze zawodowej i naukowej? Myślę, że najtrudniejsze to było wychodzenie ze strefy komfortu, bo rzeczywiście takie rzeczy, na których się znałam, czyli takie bardziej bliżej technologii, no to nie sprawiało mi żadnego problemu, bo jakby robiłam to od wielu lat. Ale na przykład wejście w strefę biznesu, chodzenie na spotkania, różne z tym związane rzeczy, prezentacje, no to były rzeczy, które przechodziły z większym trudem, wystąpienia. Tak, dużo się nauczyłam, bardzo też poszerzyłam swoje możliwości dzięki temu, ale wychodzenie ze strefy komfortu zawsze jest najtrudniejsze. A najłatwiejsze? No najłatwiejsze to jest to, co zawsze robię, czyli te techniczne rzeczy, tak? Budowanie fabryki, laboratoriów, grzebanie sobie tam, nie wiem, czytanie naukowych publikacji, wymyślanie jakichś nowych pomysłów naukowych, to jest naprawdę najłatwiejsze, ale cała ta reszta i budowanie firmy, zwłaszcza już z rzeczy, które nie wiążą się z technologią, to trzeba się dużo nauczyć. Masz świetny zespół. Globalna wioska. Wspomniałaś o 17 krajach. W jaki sposób rekrutujecie ludzi? Każdą osobę, zwłaszcza z zagranicy, jakby przykuło tutaj i przywiodło coś innego.
Pierwsze osoby z zagranicy to byli moi znajomi, których poznałam w trakcie studiów, no bo studiowałam w Hiszpanii, jeździłam na konferencje międzynarodowe. Zaraz jak tylko założyłam firmę, to zaczęłam dzwonić po swoich najlepszych znajomych, którym widziałam, że są świetnymi naukowcami, mają serce i pasję do technologii i ściągnęłam ich tutaj, a potem byli ich znajomi, a na sam koniec, jak firma już troszeczkę urosła i stała się jakby rozpoznawalną marką, no to już niektórzy, już zaczęły spływać CV też z różnych krajów, więc teraz tak naprawdę to, co teraz do nas przychodzi, wybór, jaki mamy teraz, a na przykład 5 lat temu, no to też jest niebo a ziemia. Bardzo dużo osób cały czas do nas śle swoje życiorysy i z pytaniem, czy mogłoby pracować w naszej firmie. W takim razie życzymy dalszych sukcesów. Czekamy, aż wasze panele zaistnieją na całym świecie i zdominują świat. I czekamy na nowe pomysły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.